Dobry wieczór Państwu. Oto nominowani w kategorii Inicjator, w której nagradzamy dziennikarzy za pokazywanie, że można inaczej. Piotr Andrusieczko, Gazeta Wyborcza Nowa Europa Wschodnia. Za nową jakość w korespondencji z miejsc walki, za relacjonowanie ukraińskich wydarzeń z linii frontu oraz miejsc, do których nie dotarli inni. Paweł Blajer, Biznes dla ludzi, TVN24, Biznes i Świat. Za charyzmatyczne tłumaczenie zawiłości biznesu i prawa, za uczenie telewidzów obywatelskiej zaradności. Ewa Ewart, Zdobyć miasto, TVN24. Za obiektywny i inny niż dotychczasowe dokument o powstaniu warszawskim. Za zrzucenie nowego światła na wydarzenia z tamtych dni. Michał Margański, Potrójne pasmo przenoszenia, Polskie Radio Trójka. Za intrygującą audycję, w której udowadnia, że kultura klubowa również może być kulturą wysoką. Maciej Samcik, Pieniądze Ekstra, Gazeta Wyborcza. Za przedstawianie zagadnień ekonomicznych w sposób prosty, ale i merytoryczny. Za poczucie humoru, nawet w kontekście spraw trudnych do rozwiązania. Za chwilę poznamy laureata w tej kategorii. A inicjatorem 2014 zostaje Ewa Ewart. Naprawdę jestem bardzo wzruszona, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim studentom. Gratulujemy. Studenci dziennikarstwa docenili Panią w kategorii Inicjator za film dokumentalny Zdobyć miasto. Docenili inny, obiektywny sposób przedstawienia historii wybuchu Powstania Warszawskiego. Celowo zrezygnowała Pani z oceny powstania w filmie? Absolutnie celowo, ponieważ w momencie, kiedy zabrałam się do realizacji tego tematu, do przygotowania się, jak przede wszystkim myśleć pomysł na opowiedzeniu o powstaniu, bowiem no, opowiedzieć o powstaniu można na bardzo wiele sposobów i wiele filmów dokumentalnych na ten temat już powstało. Natomiast w momencie, kiedy ja zaczęłam się przygotować do tego tematu, zorientowałam się, że im bardziej przybywa rocznic tego tragicznego wydarzenia, tym bardziej jest to wydarzenie, które dzieli Polaków, zamiast łączyć. A ja jeszcze miałam dodatkowo taką perspektywę kogoś stąd, ale jednocześnie kogoś z zewnątrz, ponieważ bardzo wiele lat spędziłam za granicą. Właściwie najważniejszy okres mojej kariery, tak zwanej kariery zawodowej, realizowałam się po prostu w innych, w zagranicznych mediach. I wydaje mi się, że dało mi to bardzo cenną, troszeczkę inną perspektywę i postanowiłam to przy okazji tego filmu wykorzystać. Zapewne domyślam się, że wykorzystała właśnie Pani tę możliwość, aby spotkać po 96 latach pilota i nawigatora załogi Halifax, która jako jedyna dokonała zrzutu pomocowego dla powstańców. Mamy fragment nagrania z tego spotkania. Dave. To ja. O mój Boże. Pozwól mi wstać. Dave.
Niech ci się przyjrzę. To nie do wiary. To niesamowite, mój Boże. Dobrze wyglądasz. 69 lat. To jeden z najbardziej wzruszających momentów filmu. Jak udaje się pani znaleźć tak wyjątkowych bohaterów? Ja nie mam formuły na znajdywanie bohaterów. To jest po prostu chyba determinacja i upór i nigdy nie godzenie się na to, jeżeli ktoś mówi nie. Tutaj muszę powiedzieć, że ogromna zasługa i w zasadzie autorstwo znalezienia tych bohaterów należy się mojej producentce Wielkiej Brytanii, bo to właściwie ona wpadła na ich trop, a myśmy potem zrealizowali już z nimi nagrania. Natomiast muszę powiedzieć, że kręcenie tej sceny, która była naprawdę niewyreżyserowaną sceną, bardzo dużo zachodu i pomysłowości zabrało, dużo czasu nam zabrało to, żeby tą scenę w ogóle zainscenizować. Trzej członkowie tej brytyjskiej załogi, którzy przeżyli, przyjechali do Yorku. Myśmy ich umieścili w osobnych hotelach, żeby się przypadkiem nie spotkali wcześniej, żeby ta scena tego spotkania po 70 latach, tych dwóch członków, którą Państwo tutaj zobaczyli, to było rzeczywiście pierwsze spotkanie. Oni nie wiedzieli, że się tam spotkają na terenie tego Muzeum Lotnictwa. I muszę powiedzieć, że ja stałam oczywiście z tyłu za operatorem, który kręcił tę scenę. Był to jedna z najbardziej wzruszających sekwencji, jaką w ogóle udało mi się nakręcić w całej mojej dotychczasowej działalności jako dokumentalistka. Stworzyła pani wiele filmów dokumentalnych. Duża część z nich została licznie nagrodzona. Mogłaby nam pani zdradzić przepis na udany dokument? To jest przede wszystkim dokument, który w moim pojęciu musi być niezaangażowany. To znaczy na pewno nie ma w nim zaangażowania, nie może w nim zaangażowania autora. To musi być naprawdę obiektywne spojrzenie na rzeczywistość, na dany problem czy sprawę, którą się w tym dokumencie przedstawia. To jest na pewno ciekawy bohater. Ja często dostaję pytania, co jest ważniejsze w dokumencie, czy temat, czy bohater. W moim pojęciu zawsze bohater, bowiem ciekawy bohater jest w stanie uratować nudny temat, ale o którym na przykład warto zrobić film, czy z punktu widzenia misyjnego jest konieczny do zrobienia. Natomiast nudny bohater, bohater, z którym widz nie jest się w stanie identyfikować, jest w stanie położyć najlepszy temat. Wydaje mi się, że przede wszystkim pasja jest chyba tym zasadniczym kluczem, a to, co jest w moim pojęciu najważniejsze i to, co osobiście mnie najbardziej pasjonuje cały czas niezmiennie w tym zawodzie, to jest to, że to jest praca zespołu, bo każdy dokument, który zrealizowałam, nie jest moim dokumentem, tylko jest dokumentem paru osób, wielu osób, które dały z siebie tak samo jak ja wszystko, utalentowanych, którzy poświęcili temu dokładnie tyle czasu, determinacji, energii, jak poświęciłam ja. I w związku z tym chciałam tutaj Państwa poprosić o brawa dla osoby towarzyszącej, Roberta Ciodyka, wspaniałego montażysty tego filmu, który jest z nami dzisiaj. Brawa dla Roberta. Nie wiem, gdzie on siedzi, ale mam nadzieję, że słyszy. Jest. Wiele, wiele godzin wspólnie spędzonych w montażówce i naprawdę Robert jest w moim pojęciu autorem filmu. Tak jak pani mówiła wcześniej, najważniejszy jest bohater. Podejmuje pani różne tematy. Powstanie warszawskie, historia dzieci z Biesłanu, wojna domowa w Kolumbii. Nie boi się pani podejmować tematów, które trudno jest przedstawić całościowo w jednym filmie? Ale mimo wszystko 45 minut, czy 60 minut, czy godzina to jest wystarczająco dużo czasu, żeby umiejętnie, przy umiejętnym warsztacie, przy możliwości czy zdolności realizowania takiego warsztatu, to jest naprawdę wystarczająca ilość czasu, żeby przedstawić kontekst. I to jest to, co mnie osobiście w dokumencie pociąga najbardziej, że nie umniejszając nic ważności przekazu newsowego, ale z natury w przekazie newsowym bardzo trudno jest powiedzieć, znaczy mówi się o tym, co się dzieje. Już bardzo często po prostu nie ma czasu na to, żeby opowiedzieć, dlaczego to się dzieje. I dokument jest właśnie taką formą przekazu, która daje ten niezbędny kontekst, żeby zrozumieć, po prostu to jest klucz do rzeczywistości, tego, co nas otacza. I za to tłumaczenie rzeczywistości
docenili panią studenci dziennikarstwa. Proszę państwa, inicjator 2014 Ewa Ewart. My veins are running water.